Jakie są twoje odczucia na to, że CS od teraz staje się darmową grą i zostaje dodany tryb Battle Royale? No moi drodzy, najwidoczniej tak chciał los i zamiast filmiku z nowym światłem o tym, dlaczego wyłączyłem się z social media, o tym, co przemyślałem, do jakich wniosków doszedłem i o tym, co sądzę teraz o platformie YouTube, której specjalnie nie odwiedzałem przez jakiś czas, a widocznie los, tak jak mówię, chciał inaczej, tryb Battle Royale, największa w historii aktualizacja CS-a, na pewno kilkuletniej historii CS:GO GO, to można śmiało powiedzieć, tryb Danger Zone, czyli aktualizacja, o której porozmawiamy sobie zaraz, najpierw suche detale, czyli to jest 16 osób na mapie dla trybu pojedynczego i dla trybu dwu lub trzyosobowego w zespole, 18 graczy na mapie. Wow! Jak oglądacie to wideo, na pewno jeszcze występuje problem z kartami graficznymi AMD i crashami, czyli wyrzucaniem z rozgrywki, wyłączaniem się automatycznie, samoczynnie, nie automatycznie gry. Pewnie ten problem jeszcze występuje na kartach graficznych od AMD. Ja niestety też taką mam i nie mogę przetestować tego trybu w grze, jeżeli chodzi o to. Ale z tego co wiem, rozgrywki mają być krótkie, matematyka nie kłamie, 16 osób na mapie. No i te do 10, około 10 minut te mecze mają mają tyle trwać, więc zostacie rozegrane w tym czasie. A więc czy to dobrze, czy źle? Myślę, że tak, no bo jeżeli taki zwykły, casualowy, zwyczajny gracz chce sobie zagrać w taki tryb, no to może to zrobić w krótkim czasie. Gra przechodzi na model free-to-play, więc jest to bardzo ważna i istotna zmiana dla całego świata. To, czy będzie haksów mniej, więcej, to myślę, że jest temat na rozważania na kolejny film o tym, co wnosi, co nie wnosi, bardziej już czysto o odczuciach tej aktualizacji. No ale teraz jedno jest pewne, że wszyscy, którzy mieli CS-a w ekwipunku, otrzymują darmowo, automatycznie to konto Prime. Nie będą musieli przeszło płacić ponad 50 zł za tą funkcjonalność. Czy to będzie dużo cheatów, czy mniej, tak jak mówię, to jest oddzielne wideo. No jedno jest pewne, gra przychodzi na model free-to-play, każdy może sobie teraz dodać, co nie miał wcześniej CS-a GO na Steamie, dodać ją za darmo. I jak czytałem na zawodnikach, na Twitterach i na zawodnikach, nie czytałem na zawodnikach, na ich brzuchach, czytałem na ich kontach na Twitterze, prawdopodobnie ma być to pełna funkcjonalność, czyli będzie można grać non-premium z non-premium. No i tam będzie na pewno roiło się od cheatów. Ponadto wszystkie osoby mają szansę na darmowy skin do 9 stycznia 2019 roku, pewnie dlatego 19 rok i 9 stycznia, taki numerek z dziewiątką. Skin to MP9 skin Lab Rats, czyli to jest ta broń z tą skórką i trzeba zdobyć 250 punktów doświadczenia, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam, super notatki. Dobrze pamiętam, więc trzeba zdobyć 250 expa, krótko mówiąc, w Battle Royale, w nowym trybie, więc to jest to zupełnie zrozumiałe. Chcę zachęcić wszystkich do przetestowania i w ramach takiego podziękowania można otrzymać tego darmowego skina do 9 stycznia. Została dodana jeszcze nowa skrzynka, która zawiera 17 skinów. Link w opisie zamieszczę, jeżeli ktoś by chciał sobie pooglądać te skiny, ale najważniejszy to jest ten, AK-47 Asimov. Od dawna wyczekiwany, od dawna lubiany skin, bo jednak kto nie lubi Asimowa, ten niech pierwszy podniesie, może jednak tego nie zrobię, rękę. A więc no tyle z grubsza, moi drodzy, wiele, wiele rzeczy to trzeba byłoby omówić. Podyskutujmy na początek w komentarzach, moi drodzy. No i co? Widzimy się ponownie? No chyba tak. Dzięki wielkie za uwagę, moi drodzy. To miłe, że jeszcze jesteście. To miłe, że jeżeli skomentujecie to wideo, jakikolwiek ślad zostawicie, możecie nawet napisać jedynkę w komentarzu, to wiele dla mnie znaczy, że jednak jest jeszcze grupa osób, dla której będzie, może nie po co, bo zawsze jest po co, ale będzie grupa osób, która komentuje i udziela się aktywnie na kanale. Dzięki wielkie, miłego wieczoru bądź poranka, jeżeli oglądasz to rano. Cześć, widzimy się w kolejnych filmach. Stary człowiek i morze.